Różaniec nie jest jakimś teoretycznym wspominaniem mitycznej postaci, dla, którą, dla której wielu z nas może być Chrystus. Różaniec nie jest jakimś teoretyzowaniem o Bogu, który być może i dzisiaj taki ahistoryczny biblityzm jest praktykowany, który gdzieś tam kiedyś sobie istniał, ale Różaniec jest wspominaniem konkretnych wydarzeń z życia Chrystusa, to znaczy aktualizowaniem się. Codzienności, którą Chrystus przez 30 lat spędził z Maryją i przez ostatnie 3 lata w ramach swojej publicznej działalności. W książce Odnieść Zwycięstwo mamy przykłady, żywe przykłady świadectw wielu mężczyzn, dla których po ludzku sytuacja była beznadziejna. To znaczy, mamy tu opowieści o m.in. byłym narkomanie, między innymi o byłym komandosie, o olimpijczyku który wszystko kiedyś zawierza, zawierzał takiemu zwykłemu życiu pośród świata, imprezując, bawiąc się tym życiem. Mamy tu opowieść o dilerze narkotyków i mamy opowieść o alkoholiku, o ludziach, którzy po ludzku są zniszczeni, którzy po ludzku są przegrani. Oni wszyscy, ich historie łączą się w momencie, kiedy sięgnęli po Różaniec Święty. I to okoliczności, w których się znaleźli, czyli pewne ciemności, które spowodowały ich wybory, a za każdy wybór jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem, przed najbliższymi, przed społeczeństwem. Te okoliczności spowodowały, że w sposób niewyjaśniony po ludzku sięgnęli po różaniec i wszystko zaczęło się zamieniać. Ciemność, w światłość, w zło, które uczynili, zaczęło ich prowadzić do zwycięstw, ponieważ Bóg. Nawet z największej, z największej klęski potrafi wyprowadzić zwycięstwo. Gdyby Chrystus nie umarł na krzyżu, nie zmartwychwstałby. Również ta metoda sprawdza się w świadectwach mężczyzn, o których możemy przeczytać w książce Odnieść Zwycięstwo. Oni wszyscy wyszli z ogromnych ciemności moralnych, gdzie niszczyli siebie, niszczyli najbliższych. I dziś, przez odmawianie Różańca Świętego, powrócili do życia sakramentami świętymi. A czym jest życie sakramentami świętymi? Przede wszystkim zapraszaniem Boga w nasze słabości, w nasz mrok duchowy, w naszą codzienność. To właśnie przez zawierzenie Maryi możemy odnaleźć żywego Chrystusa. Kontemplując tajemnicę Różańca Świętego, jak to, jako aktualizowanie żywej mocy Boga, Chrystusa. W mocy Ducha Świętego, którego Maria nam przynosi jako mistrzyni życia duchowego, i jako ta, która jako pierwsza ogarnęła moc Ducha Świętego, przynosi nam Maria żywe, żywego Chrystusa i rozwiązania codziennych problemów, nie tylko tych takich bardzo spektakularnych, o których jest mowa w książce, chociażby związanych z uzależnieniami współczesny mężczyzna, szczególnie i to badania potwierdzają, przeżywa kryzys swojej męskości, mamy kryzys, który, do którego świat nie chce się przyznać i my ten kryzys męskości możemy odrzucać sobie, możemy go nie przyjmować. Natomiast pamiętajmy, że tylko słabość jako uświadomienie sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni, może nas doprowadzić do tego, że zauważymy ciemność. Jeżeli jest ciemno, to najlepiej zapalić światło i właśnie różaniec święty w świadectwach nawróconych mężczyzn jest takim światłem, który dał im ogląd rzeczywistości, w której są i wskazał kierunek, że jedyną ścieżką dającą szczęście jest niebo, które zaczyna się już tutaj w naszej codzienności.